止まれ、ナルト。イルカ先生、なんで、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Jak widzicie, Naruto tutaj sobie świetnie radzi, znaczy trenuje sobie w ukryciu, gdzie nie docierają do niego wszelkie jakby sygnały z tego, co się dzieje na zewnątrz. Ale mimo wszystko, korzystając z czakry Kyubiego, wyczuł coś, co jest na dworze, no i postanowił to sprawdzić. A tym samym zatrzymuje go w tym momencie jego dawny mistrz, przedszkolanka, Iruka. Tak, ściemnia mu troszeczkę, że ma jakąś tutaj misję do zrobienia, że coś tam, ale tak naprawdę to jest tylko kit, gdyż po prostu no, trzeba za wszelką cenę Naruto tutaj zatrzymać w środku, żeby nie wybiegł na pole bitwy i no, nie naraził się na złapanie. No ale oczywiście Naruto nie jest debilem jak kiedyś i po prostu wie swoje. W dodatku włączył, jak widzieliście, Sage Mode'a, tryb mędrca, no i dzięki temu może lepiej wykrywać właśnie czakry i zdecydowanie coś tam czuje, co się dzieje wokół. No i w tym momencie wyczuł wszystko. Cała wojna za jego plecami się działa. A on o tym nie wiedział. もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生、戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を？マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。キュービとハチビを奪取するためにな。キュービとハチビを取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ、ナルト。これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さ、戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。お前の中にはキュービがいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生はイルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺はナルト。Tak, Iruka raczej Naruto w trybie Super Saiyana nie złapie w tym momencie. No i Killer Bee oczywiście to wszystko słyszał. Killer Bee-san desu ne. Oh yo. Anata ni onegai ga arimasu. Naruto o mamotte yatte kudasai. Ore ni tochcha, aitsu wa ototo no yōna yatsu nan desu. Demo ore ni wa mamoreru dake no chikara ga arimasen. Atsukamashii onegai da to wa wakatte masu.けど、俺にできるのはこれくらいで。だから、お願いします。どうかナルト。ノー、やり方が違う、タンガン。拳を俺に向けろ、タンタン。え？こうですか？了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん？そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。
お前はナルトの見張り役だぞ、本来。この男が止められなかったんなら、誰が止めても無理。なぜなら、ナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの真理。ナルトの中に俺が？ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで、あんたの言葉がナルトを守ってきた。協力。ナルトのことは任せておけ。Tak, no i Killer Bee obiecał, że zajmie się Naruto, będzie się nim opiekował, tak jakby tutaj w drodze. No i powiedział, że jakby w sercu Naruto cały czas ten Iruka jakby siedzi. To znaczy, no po prostu Naruto bardzo szanuje Irukę za to, co kiedykolwiek mu zrobił. Co prawda ten Iruka tak naprawdę został troszeczkę zapomniany w tej całej fabule Naruto. Zdecydowanie nie jest on jakimś pewnie super ninja, bo tak to by został pokazany troszeczkę dalej, jakby walczył czy coś takiego, a tak na razie jest taką zwykłą przedszkolanką. No a tutaj w drodze na pole bitwy Naruto rozmawia sobie z Kyuubi. Jeszcze się oczywiście nie pogodzili na tyle, żeby mogli współpracować. Nakama ga kurosareba, sore ni tomonau nikushimi ga umareru. So naru mae ni aite o subete taosu tsumori ka. Dono michi aite o taoseba, teki kara no nikushimi o ukeru. Sore o subete uketomerareru to honki de omotte iru no ka. Omae mo izure Pain Nagato no you ni. Tak, oczywiście, gdy wielu naszych sojuszników zginie, Naruto, w sercu Naruto pojawi się nienawiść i tak dalej. To samo, co pojawiło się w sercu Paina właśnie. Ale Kyuubi nie docenia Naruto. お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか、よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか、逆に奴の憎しみは大きくなった。つまり、お前は誰であろうと、憎しみを消してやることも、受け止めることもできやしない。で、話は終わりか？なんだと？だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも？そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい、お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのに、そんな強気でいられる？自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービーだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。No i Kyuubi troszeczkę się tutaj irytuje z racji tego, że Naruto już przestał go jakby tak bardzo nienawidzić i tak naprawdę chce wydobyć dobro z Kyuubiego. Ciekawe, czy jest w nim jakieś dobro.
No ale zaczynają się jakoś dogadywać. Kiedyś pamiętam się nienawidzili Kyuubi i Naruto strasznie. No a w tym momencie nawet mogą sobie spokojnie porozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje wokół. No ale niestety na naszej drodze naszych przyjaciół staje ktoś. Czyli Tsunade oraz Raikage. Ej, jak dobrze pamiętam. Kyuubi no chakra o kontrolu shita sugata ka. Yatte noketa na. Naruto. Brother, Naruto ikasete yatte kure. Onegai. No i tak łatwo nas nie przepuszczą, gdyż po prostu no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby główny jakby cel obrony w czasie tej wojny biegał sobie tak po prostu po świecie, no i zostać może bardzo łatwo złapany, przechwycony. A jeżeli zostaną złapani Killer Bee i Naruto, no to urodzi się 10 ogniasty, no i będzie po wszystkim, będzie koniec świata, Madara wygra. No i teraz Naruto próbuje przekonać Raikage oraz Tsunade, że po prostu bardzo się przydadzą w czasie tej wojny. Mogą użyczyć swojej mocy z racji tego, że już są dość potężni. Tsunade troszeczkę się waha, nie wie sama, jaka decyzja jest słuszna. わかった。ばあちゃんの立場上、それ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん、早えな。忍びでわしより早いやつはおらん。4代目ホカゲがいなくなって。Tak, odkąd czwarty Hokage zginął, Raikage jest najszybszym ninją na świecie. No i znał właśnie czwartego Hokage. ジライアに予言の子救世主だと言われたそうだな。だが救世主なら、なぜ今この危機的状況でいない。奴はキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。 元気な産声と一緒に、あなたが生まれた。湊はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして、里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って。強すぎるキュービのチャクラを 半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは、すべてをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを。 Tak, no i Raikage powiedział, że jakby czwarty Hokage zginął, no i zawiódł całą wioskę, zawalił sprawę i tak naprawdę nic z jego śmierci nie wyszło, a tak naprawdę Naruto zna prawdę, że po prostu Minato poświęcił się dla całej wioski, uratował ją, no i dał życie Naruto i poświęcił swoje życie, żeby Naruto mógł żyć, więc troszeczkę to jest bzdura i chamstwo dla Naruto, że coś takiego Raikage mówi. No ale jak wiecie, Killer Bee woli stanąć po stronie Naruto niż po stronie swojego brata. お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ。大馬鹿どもが。まあ、そうかもしんねえが、俺は個人として、どうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたら、ただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。
完全に頭に血が昇ってやがるな。No nic do niego nie dociera. Raikage był tutaj właśnie zawsze uparty i w tym momencie też nie chce się przekonać do racji Naruto i Killera B. Zresztą się nie dziwię, ciężko po prostu stwierdzić, co byłoby dobre, żeby zostawić ich po prostu ukrytych i tam po prostu sobie jakoś poradzić z Madarą i resztą. Czy po prostu właśnie prowadzić ich na pole bitwy. W sumie wojna jeszcze się nie zakończyła, więc nie wiadomo, czy to był dobry, czy to była dobra, dobry sposób na to, żeby ich po prostu dopuścić do wojny, więc może Raikage w tym momencie miał rację. Ale przekonamy się niebawem. Tak, no i niech rozpocznie się walka, pierwsza walka w tym odcinku. W tym momencie gramy Killerem B z Same Hadą, czyli inną wersją jakby tego Killera B, który... No tutaj w tej grze ma właśnie dwa wersje, z Same Hadą i bez Same Hady. Według mnie ten Killer B z Same Hadą jest taki no, trochę dziwny, nie pasuje mi ten wielki miecz Kisame do właśnie Killera B. Ja wolę jak on używał tych swoich własnych ostrzy, a tutaj wyciąga co chwilę ten miecz, no tak powiedzmy, że... Średnio mi się to podoba, ale jak widzicie Raikage nieźle tutaj ode mnie obrywa. Nie mam z nim problemu, jak zresztą z nikim w tym story mode. Ach, nie udaje mi się lariatta zrobić, ale mam nadzieję, że niebawem... Aj. O, no i on na mnie zrobił, no niedobrze. W sumie dziwię się czemu nie możemy... udało mi się. Czemu nie możemy mieć teraz Naruto jako pomocnika? W końcu przecież był tam z nami, ale nie wiem, czy oni walczyli naraz, czy po prostu ta walka jest taka, powiedzmy, dodana troszeczkę na siłę. O, nie w tą stronę, Killer B. Sam się zastanawiam, kto jest silniejszy w tym momencie, czy Raikage, czy Killer B. W końcu Raikage to Raikage, ma swoją siłę, ale Killer B ma w sobie bestię, więc wiadomo, że coś to też mu daje, oczywiście. No i dobra, sprawdźmy, kto jest potężniejszy. A jednak, Killer B. Bokana. Mada mada ore no riso to suru lariatto ni natte nai. Tokku ni riso o koete ru ze, brother! Ore no naka ni taisetsu na mono ga aru kagiri, zettai ni shinanai. Sore ga brother to no chigiri. B. お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強い力に。Tak, nie jesteśmy zwykłymi pojemnikami na dżin, na bidżu, na bestie. Nie jesteśmy tylko dżinczurikimi, ale również jesteśmy dobrymi ninja i sami potrafimy walczyć, więc no daj na przejść Raikage, cholera jasna, no. Chyba coś tam do niego dociera z tej pustej łepetyny. Znaczy pustej może nie, ale na pewno upartej. あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い。俺の力を信じなくなっていった毎回。人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。OK? 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく。大筋。だからこそ俺は8秒。唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその2つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風湊と渦巻きクシナか。
しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るよう、チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトね、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のために、そんなことを。そしてこの力をくれたとき、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが、人中力として、キュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトは、お前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえ。けど、俺の師匠は、父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか？その救世主、ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか？確かに、父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒に、その敵とキュービから、木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんが、やりきれるんだって、俺を信じさせてくれる。救世主も俺に託したんだ。やはり、ナルトを生かせる方が、No jednak Tsunade się tutaj przełamała po tej płomiennej przemowie zarówno Kilarabi jak i Naruto. Stanęła po ich stronie, no i teraz będzie ciężko Raikage znaleźć argumenty na to, żeby ich puścić dalej. Ale czekamy na jego decyzję. ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること、俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。戦闘開始。Tak, no i rozpoczynamy kolejny pojedynek. Tym razem Naruto sam bez pomocy babci Tsunade oraz bez pomocy Kilarabi. Kilarabi w końcu nie chciał, żeby oni mu pomagali. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Raikage. Wydaje mi się, że Raikage właśnie chciał teraz z nim walczyć tylko dlatego, żeby właśnie przekonać się, jak silny jest Naruto, jaki potężny się stał przez ten czas. No i czy jest w stanie tak naprawdę dotrzymać tej obietnicy, którą zrobił, że po prostu nie zawiedzie nikogo, że da radę, że mimo wszystko no jest jakby takim powiernikiem woli Minato i Kushiny, że Minato niby był dzieckiem przepowiedni, no i niby on miał zmienić świat ninja, no ale tak naprawdę tą swoją przepowiednię, tą swoją wolę, to swoje przeznaczenie przekazał swojemu synowi. No i teraz Raikage chce się dowiedzieć, czy to jest wszystko prawdą, co mówił Naruto. No, ale fajny ten atak, lubię jak ogon tak właśnie łapie ogon czakry. A i myślałem, że go załatwię tym atakiem. Żegnaj, Raikage. マックス状態で行く。一撃で蹴りだ。俺ってばいろいろ託されてるもんがあった。失敗はしねえ。雷影のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように、わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風みなと。Tak, jesteś drugim człowiekiem, który uniknął mojego ciosu z taką szybkością, więc faktycznie
Wola Minato nadal w tobie żyje, Naruto. No i Raikage pozwala nam iść dalej. Pozwolił nam wyjść na wojnę i walczyć ramię w ramię z innymi ninja. Raikage. Motoruzo. Eiyuka. なぜあいつがこの場において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。